Kilka miesięcy temu europejskie nacje zdecydowały się przystąpić do konfliktu przekonane o możliwości bardzo szybkiego zwycięstwa. W obliczu wyczerpującej i długotrwałej wojny w szeregach struktur dowodzenia poszczególnych armii obserwować będziemy podziały, zamieszanie, a nawet wzajemną nienawiść. Wszystko to będzie niechybnie prowadzić do niepotrzebnych śmierci. Nazywam się Marek Kamiński, witajcie w kolejnym odcinku Historii Wojny Nieznanej. W poprzednim tygodniu obserwowaliśmy stopniowy zanik walk na froncie zachodnim, powodowany pogarszającą się pogodą oraz zbliżającą się zimą. Na froncie wschodnim z kolei Rosjanie oblegali siły austriackie po raz kolejny broniące twierdzy w Przemyślu oraz wycofywali się do Łodzi, by móc skutecznie odeprzeć natarcie sił niemieckich. W Turcji rosyjska ofensywa została skutecznie odparta. Na obszarze środkowego wschodu Brytyjczycy natomiast maszerowali w kierunku Basry. Oblężone w Przemyślu siły austriackie nie były jedynymi oddziałami armii tego kraju. Ich większa, licząca pół miliona żołnierzy część podążała właśnie w głąb Serbii. Armia Serbów była o połowę mniejsza od austriackiej i choć stawiała ona skuteczny opór, zmuszona była do odwrotu. Jak pamiętamy, we wrześniu Serbom udało się wyprzeć obce siły z terenu własnego kraju. Powtórzenie tego sukcesu nie było jednak zadaniem prostym. Użycie artylerii, którą udało się Austriakom przetransportować wraz z oddziałami piechoty, wpłynęło negatywnie na morale Serbów, którzy w owym czasie cierpieli na niedobory zaopatrzenia, zimowych ubrań oraz amunicji. Dowodzący siłami Serbii marszałek Radomir Putnik, nawiasem mówiąc schwytany w Budapeszcie tuż po wybuchu wojny, lecz uwolniony przez Franciszka Józefa, nakazał swoim wojskom wycofać się do rzeki Kolubary, gdzie przygotowania do obrony już dawno ruszyły pełną parą. Dnia 16 listopada siły Austro-Węgier zaatakowały, lecz Serbom udało się odepchnąć ich na przestrzeni kolejnych kilku dni. Mimo to 19 listopada Austriakom udało się zdobyć korzystnie położony przyczółek na południu, zmuszając Serbów do odwrotu. Straty po obydwu stronach były znaczne. Dodatkowo wielu walczących cierpiało z powodu hipotermii oraz odmrożeń. Na tym etapie stać obydwie armie zaczęły zdawać sobie sprawę ze swego kompletnego nieprzygotowania na nadejście zimy. Na znajdujących się dalej na północ częściach frontu wschodniego zima zdążyła już nadejść. Z jej powodu każdej nocy co mniej odporni żołnierze umierali na skutek ekstremalnie niskich temperatur. Z powodu chaosu panującego w rosyjskim sztabie dowodzenia generał Rennenkampf wraz ze swoim korpusem syberyjskim, zapuszczając się na terytorium Prus Wschodnich, nie zadbał o właściwe zabezpieczenie przemarszu. Z tego powodu, gdy Niemcy rozpoczęli swój niespodziewany atak, oddziały rosyjskie załamały się. Generał Nikolaj Ruski, odpowiedzialny za cały front północno-wschodni, zdecydował się wycofać swoje oddziały do Łodzi. Nie docenił on jednak siły niemieckiego natarcia. Dnia 18 listopada Niemcy w liczbie 250 tysięcy dotarli i niemal całkowicie otoczyli Łódź z broniącymi jej 150 tysiącami Rosjan. Wobec niekorzystnego układu sił zarządzony został odwrót. Rozkaz ten został jednak odwołany przez samego księcia Mikołaja Nikołajewicza, naczelnego zwierzchnika rosyjskich sił zbrojnych. Niemiecki generał Ludendorff wydał rozkaz ataku, chcąc uprzedzić plany rosyjskiej inwazji na teren Niemiec. Ponieważ Rosjanie zmuszeni byli wycofać znaczną część swoich oddziałów w celu obrony Warszawy i Łodzi, inwazja tak czy inaczej musiała zejść na dalszy plan. Co ciekawe, Rosjanie dzięki graniczącej z cudem koordynacji zebrali swoje oddziały w sile pół miliona żołnierzy, by odeprzeć natarcie Ludendorffa, którego siły były teraz mocno rozproszone. Był to przykład starcia na prawdziwie masową skalę. Choć Niemcy liczyli na zwycięstwo równie spektakularne jak to pod Tannenbergiem, szybko okazało się, że niemiecka machina wojenna zdążyła stracić swoją poprzednią moc. 24 cały korpus sił niemieckich zagrożony był całkowitym zniszczeniem, zatrzymany zarówno przez Rosjan, jak i wyczerpanie oraz warunki pogodowe. Ludendorffowi nie udało się zająć Łodzi ani dotrzeć do Warszawy. Udało mu się jednak odsunąć widmo rosyjskiej inwazji w daleką przyszłość. W rezultacie walk śmierć poniosło 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich oraz niecałe 50 tysięcy niemieckich. Po raz kolejny liczebna przewaga wzięła górę nad zaawansowaną technologią. Dodatkowym rezultatem bitwy o Łódź był awans przełożonego Ludendorffa von Hindenburga do stopnia marszałka. Choć dla samego Hindenburga była to wspaniała wiadomość, dla wszystkich członków niemieckiego sztabu dowodzenia było jasne, że perspektywa szybkiego zwycięstwa należała jedynie do sfery marzeń. 18 listopada szef sztabu Falkenhayn przekazał niemieckiemu kanclerzowi Bethmann-Hollwegowi, że wojna jest niemożliwa do wygrania z uwagi na przeważającą liczbę zasobów posiadanych przez wroga.
przedstawił on jednocześnie plan zamknięcia frontu wschodniego, które to działanie miało umożliwić Niemcom odniesienie zwycięstwa w walce z Wielką Brytanią, która to, według Falkenhayna, była niemieckim wrogiem numer jeden. Po wysłuchaniu Falkenhayna, Bethmann Hollweg był w prawdziwym szoku. Kanclerz nie wyobrażał sobie bowiem zakończenia wojny bez odniesienia zwycięstwa nad Rosją, której interesy były, w jego opinii, sprzeczne z interesami Niemiec. Ponadto był on wyraźnie zaniepokojony stwierdzeniem szefa sztabu Austro-Węgier von Hotzendorfa, przekonanego o niechybnym załamaniu się Austrii pozbawionej pomocy niemieckich żołnierzy. Zupełnie inny obraz zdarzeń przedstawił z kolei Ludendorff, daleki od chęci zamknięcia frontu wschodniego, przekonany o możliwości pokonania Rosji. Z oczywistych względów taka wizja bardziej przypadła do gustu kanclerzowi Niemiec. Z tego właśnie powodu po przybyciu do Berlina Bethmann Hollweg zaczął dążyć do zwolnienia Falkenhayna i zastąpienia go Ludendorffem. W owym czasie cesarz z niemieckiego imperium Wilhelm zaczął dawać wyraz swojej frustracji wywołanej brakiem wpływu na obraz wojny. W pewnym momencie stwierdził wręcz: jeżeli ktoś twierdzi, że to ja dowodzę niemiecką armią, to jest on w głębokim błędzie. Wilhelm miał jednak możliwość wpływania na to, kto stoi na czele sztabu dowodzenia. Wykorzystując to prawo, Wilhelm nie zgodził się na awans Ludendorffa, któremu zwyczajnie nie ufał. W odpowiedzi admirał Tirpitz oraz były kanclerz Bulow zaczęli przebąkiwać na temat stwierdzenia niepoczytalności Wilhelma, w którym to przypadku Hindenburg posiadałby w rękach pełną władzę nad losami sztabu dowodzenia. Taka właśnie atmosfera panowała na najwyższych szczeblach władzy. Można odnieść wrażenie, że wszyscy ci, którzy 5 miesięcy temu tak entuzjastycznie wyglądali wojny, teraz skakali sobie do gardeł, nie mogąc dojść do porozumienia, jak ją zakończyć. W swym zachowaniu Niemcy nie byli jednak odosobnieni. Po drugiej stronie barykady widzieliśmy Brytyjczyków niechętnych do współpracy z Francuzami, czy też Francuzów odmawiających pomocy Belgom. Wzajemne antagonizmy miały z czasem ulec zaostrzeniu wraz z nadejściem zimy. Zima na dobre zagościła na froncie zachodnim, pokrywając zmarzliną linie okopów rozciągające się od Szwajcarii aż do morza. Przyglądając się zarysowi linii okopów, daje się zaobserwować, w jak dalekim stopniu geograficzny układ terenu wpływał na realizację planów wojennych. Obowiązująca w tym czasie strategia natarcia składała się z trzech głównych etapów: ostrzału artylerii, ataku piechoty oraz szarży kawalerii. Szybko jednak okazało się, że znaczna część frontu zachodniego nie pozwalała na efektywne stosowanie tej strategii. Na przykład teren znajdujący się na południu od Verdun, zbyt łatwy do obrony i zbyt trudny do zdobycia, nie był objęty obszarem walk przez całe 4 lata. Patrząc dalej na północ, nie przypadkiem linie okopów pokrywały się z liniami wyznaczanymi przez lokalne trakcje kolejowe. Podczas gdy Niemcy zajęli linię na trasie Metz-Lille, Francuzi utrzymywali trakcję Nancy-Paryż-Arras. Ponieważ linia będąca w rękach francuskich przebiegała bliżej frontu, Francuzi byli w stanie szybciej dostarczać posiłki i zaopatrzenie, zyskując przewagę w toczonych bitwach. Pod koniec niniejszego tygodnia zostawiamy Rosjan ścierających się z Niemcami w bitwie o prawdziwie epickich proporcjach. Austriacy z kolei zmuszają Serbów do wycofania się w głąb kraju, podczas gdy część ich sił oblegana jest przez Rosjan w twierdzy w Przemyślu. Na froncie zachodnim walki powoli przycichały. Żołnierze walczący w tzw. pierwszej bitwie o Ypres mieli jeszcze ścierać się ze sobą przez kolejne kilka dni. Sytuacja dowódców stojących na czele walczących armii była doprawdy trudna. Wyszkoleni wiele lat temu, częstokroć bez znajomości realiów współczesnej wojny generałowie, popełniali liczne błędy, których rezultaty przekładały się na wiele tysięcy ofiar. Walka powietrzna, artyleria, karabiny maszynowe, torpedy oraz ogrom zniszczenia. Wszystko to potrafiło złamać ducha nawet najsilniejszego dowódcy. Dowodzący uciekali się do różnych posunięć i taktyk. Tym, co dało się wyczuć, była atmosfera ogólnej podejrzliwości i braku zaufania nawet pośród dowódców walczących po tej samej stronie barykady. W odcinku z 21 sierpnia 1914 roku mieliśmy okazję wspomnieć o trudnym procesie wchodzenia w rzeczywistość współczesnej wojny, jak i o konsekwencjach, jakie płynęły z niej dla zwykłych żołnierzy. Link do tego odcinka znajdziecie teraz na waszych ekranach. Nie zapomnijcie również subskrybować naszego kanału oraz polecać go znajomym. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.